Ludzie się uczą na e, błędach, aczkolwiek powinni na uniwersytetach. Tylko, że te uniwersytety uczą głupi rzeczy, na przykład uczą generalnie, że to właśnie duże tamte przedsiębiorstwa. Owszem, one tak, ale dopiero po pewnym czasie, e, wykorzystując to, co zostało zrobione wcześniej. Ja studentom na wykładach ciągle opisuję historię... E, z lorda Zima, jak duży okręt z... zbiwiał do jakiegoś portu, to tam się kręcił w tych łódkach właśnie ci mali, którzy przywozili banany, wodę do picia itd. Tak tak Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. Nieważne, którą serię kochasz, my doceniamy każdą. Bonuseria. Zgarniaj bonusy za każdą serię kuponów. Partnerem programu jest XTB. Właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. XTB.pl Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w gospodarczym zerze o gospodarce na Ukrainie. Pewnie zaraz zostanę ruską onucą, ale jednak ja wolę pozostawać przy tym tradycyjnym określeniu. Do jakiego się przyzwyczaiłem w dzieciństwie, młodości, więc będę mówił na Ukrainie. A dzisiaj będzie o polskiej gospodarce na Ukrainie. Moim gościem jest Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, który to związek pewne rzeczy misyjne dla naszych misji, czyli małych i średnich przedsiębiorców, na Ukrainie organizuje. Jak pamiętamy, o, niektórzy. Jak pamiętają z dzieło Adama Smitha, ważny jest handel. I przesłanie będzie takie, że to ten handel polsko-ukraiński może dziś poprzedzić przyszłe inwestycje. Jak to jest? Co my tam możemy na tej Ukrainie ugrać? Na czym możemy zarobić? Te polskie misie z korzyścią dla nich samych i dla polskiej gospodarki? Znaczy, no tutaj to nie należy mieć złudzeń I, i, i takich kilka upowszechnionych mitów jest w Polsce, które się ciągle powielają. Pierwszy to jest mit tak zwanej odbudowy Ukrainy. Znaczy, no pierwsze co należy chyba wyjaśnić i powiedzieć, że dopóki wojna się nie skończy, nie będzie żadnej odbudowy. Tak? W tej chwili na Ukrainie jeżeli chodzi o inwestycje, to są wyłącznie spekulacja ziemią i to nawet nie przez jakieś przedsiębiorstwa, które się tym zajmują, tylko przez spekulantów różne agresywne fundusze inwestycyjne, które kupują i handlują ziemią nawet na terenach okupowanych. Także to, co się dzieje w tej chwili, natomiast w przyszłości. Wydaje mi się, że też nie należy mieć złudzeń do tych wielkich inwestycji platformowych, czyli tam, nie wiem, Ebor. To określenie może zostać źle odebrane. No tak, no ONZ, Ebor, Unia Europejska, Bank Światowy i tak dalej, to są właśnie, tak dalej. To są właśnie te platformy jakby, co? Platformowe te inwestycje. No wiele krajów nie chce samodzielnie inwestować. Norwegowie mówią, że oni włożą tam, nie wiem, jakieś tam pieniądze do któregoś z tych, z tych inwestycji platformowych. No my z powodu braku kapitału nie będziemy w tym raczej uczestniczyć. Natomiast możemy te inwestycje obsłużyć. W zakresie dzięki czemu? No, głównie dzięki położeniu geograficznemu, no. ale też musimy się do tego przygotować, jeżeli chodzi o logistykę, zaplecze materiałowe, ludzkie, usługowe, wykonawcze itd., itd. To za chwilę o tym. Musimy się do tego przygotować, bo inaczej będziemy po prostu zwykłym krajem tranzytowym. Drugi rodzaj tych inwestycji, które kiedyś będą, to są inwestycje imperialne, czyli Amerykanie, Francuzi, Niemcy, Koreańczycy, Japończycy się tu kręcą cały czas. Jak do Kijowa jeżdżę, to też widzę, tam biegają. Z wyjątkiem Azjatów. Azjaci się boją. Korea ma całe biuro w Warszawie dotyczące odbudowy Ukrainy. Chyba tam 30 parę osób pracuje w tym biurze i mają zakaz jeżdżenia na Ukrainę. co jest trochę śmieszne. I to są rzeczy, które będą kiedyś, ale do tych rzeczy trzeba się przygotowywać, tak? I trzeba stworzyć szereg różnego rodzaju instrumentów, żebyśmy w tym zaistnieli. Polska nie ma kapitału i nie ma co się łudzić, że będzie, nie wiem, budowała tam elektrownie jądrowe czy jakieś wielkie inwestycje. Możemy w mniejszych zaistnieć, ale to jest drugorzędne. Co jest jakby bardzo ważne i kluczowe, my już w tej chwili robimy świetne interesy na Ukrainie. Mhm. Stosu... To, słychać, to słychać. W stosunku do roku 2001, jeżeli obecny trend się utrzyma w tym roku, sprzedaży polskiego eksportu, polskiego eksportu na Ukrainę, to podwoimy naszą sprzedaż na Ukrainę. Mimo, że w międzyczasie wybuchła wojna. Tak, mimo, że podwoimy naszą sprzedaż na Ukrainę. W ubiegłym roku byliśmy ós... Ukraina była naszym ósmym rynkiem eksportowym. W tym roku, jak wszystko będzie dalej szło tak, jak idzie, będzie szóstym. No dobra. A jakie to są. E... Obszary, kto tam głównie z Polski na tą Ukrainę eksportuje? To jest tak. Część to jest paliwa i rzeczy około militarne, czyli duże rządowe. To są nie tylko, ale, ale no, bo WB, tak? Ale to trochę, 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 trochę jest tego. jak mniej więcej będzie, nie wiem po jednej trzeciej z tych głównych takich branż. To jest spożywka czyli spo, spożywcze artykuły, które Polska jakby opanowała, powiedzmy, Galicję, Wołyń i y, środkową Ukrainę, Kijów tam i z przyległościami. Ale na przykład, jeżeli chodzi o artykuły spożywcze, na Zakarpaciu nas nie ma, na wschodzie nas nie ma, na północy nas nie ma. Czyli to jest jeszcze teren do, do ogarnięcia i materiały budowlane. Y, no różnego dobra. rodzaju. Y, wyjaśnienie, że siłem skrótem WB, to chodzi oczywiście o WB Electronics. Y, Siłą rzeczy tak? tego typu dostawy z Polski są istotne, ale z tego co mówisz, no to jak zwykle okazuje się, że większość... To są rzeczy, które robią właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa, te znienawidzone przez niektórych, te podobno niewydajne, te podobno które należy zlikwidować, Bo ZUS-u nie chcą płacić i tylko i wyłącznie mają roszczenia. To te przedsiębiorstwa, jak się okazuje, one właśnie wchodzą z biznesem na Ukrainę, czego nie potrafią zrobić duże. Korporacji. No Mają różnego rodzaju ograniczenia też korporacyjne w tym, w tym zakresie. No, bo są korporacjami. A pan Zenek za przeproszeniem, no nie ma rzeczy. W 30-letnim sprinterze, żeby nie było product to może być jeszcze jakiś inny, inny samochód. Wsiada, tak, jedzie i handluje. Tak. I handluje. No, to, to polski biznes, a Polska ma o tyle wielki sukces, że przejęliśmy jedną trzecią eksportu całej Unii Europejskiej do Ukrainy. Przydzieliliśmy Niemcy, więcej tam eksportujemy niż kiny, ponad 11 miliardów w ubiegłym roku euro, przy całym eksporcie 30 miliardów. Więc to już się dzieje. Najważniejszy instrument dla tych inwestycji handlowych został już zrobiony. To jest najlepsza w Europie, chyba. Ustawa o, o gwarancjach ubezpieczeniowych KUKE na eksport i z tego firmy, z tego co wiem, korzystają, no, choćby ubezpieczenie zwykłego tego 30-letniego samochodu, który tam jedzie. No, wcześniej było to jakby niemożliwe, tak? Teraz już to można, więc ten instrument jest, przydałyby się jakieś gwarancje dla banków komercyjnych, żeby weszli jakieś trochę większy gracze, bo y, na tym wschodzie Ukrainy no to już y, to jest olbrzymi obszar, to jest po pierwsze, y, i tam Gdyby doszło do. Że jakbyśmy chcieli jakąś większą rolę tam odegrać, to chyba tymi, tymi wenami to tam niewiele zdziałamy, ale jakaś większa dystrybucja mogłaby tam wejść i jakieś gwarancje ubezpieczeniowe mogłyby dla tych, dla tych firm nastąpić. Natomiast trzeba się przygotowywać na ten okres. Gdy wojna się skończy, ona się tam kiedyś skończy, nie wiem kiedy, ale kiedyś się skończy. I wtedy ta odbudowa ruszy. Jeżeli my wtedy zaczniemy coś robić, to już będzie za późno, to już grozi nam po prostu, że będziemy zwykłym krajem tranzytowym i przelotowym co do tego. I to jest cały szereg rzeczy, które musi też zrobić rząd, bo to bez rządu tutaj nie damy rady. Ludzie się uczą na błędach, aczkolwiek powinni na uniwersytetach. Tylko, że te uniwersytety uczą głupi rzeczy, na przykład uczą generalnie, że to właśnie duże tamte przedsiębiorstwa, owszem, one tak, ale dopiero po pewnym czasie wykorzystując to, co zostało zrobione wcześniej. Ja studentom na wykładach ciągle opisuję historię. Z lorda Zima, jak duży okręt zabijał do jakiegoś portu, to tam się kręcił w tych łódkach właśnie ci malik. Którzy przywozili banany, wodę do picia i tak dalej, i tak dalej. I tak wygląda ta dzisiejsza gospodarka. To właśnie w dalszym ciągu są ci ludzie, którzy przywożą banany, wodę do picia, e, którzy prowadzą rzeczy, bez których to rzeczy ci duży ci prawdopodobnie nie mogliby funkcjonować. A co do tego nauczania, to e, dla nas e, takim uniwersytetem powinien być Irak. Pamiętacie? Jak dzięki poparciu Ameryki, bezwzględnemu poparciu Ameryki mieliśmy odgrywać dominującą rolę w odbudowie Iraku. Marek Belka tam został jakimś dyrektorem, potem go zastąpił były prezes nafty polskiej. Mieliśmy dzięki temu mieć: O Jezu, jaką tanią ropę! Nic z tego nie wyszło. Więc może teraz. Y Niech przecierają nam te ślady, ci mali i średni, zwłaszcza dzięki temu, o czym powiedziałaś, czyli logistyce. Jakie są te przewagi logistyczne, nasze poza mentalną, o której zaraz powiem? No mentalna na pewno, ale no też taka inteligencja operacyjna. Te polskie firmy dużo lepiej sobie radzą w trudnych warunkach y, biurokracji i postsowieckiej i na Ukrainie, i części jeszcze pozostałości biurokracji takiej postsowieckiej w Polsce. One jakoś umieją się w tym odnajdywać. Mieliśmy misję handlową w maju i, y, dla tej branży logistycznej. I dwie firmy otworzyły już przedstawicielstwa y, na Ukrainie kolejowe które zajmują się spedycją z Ukrainy do Gdańska i w różne inne obszary, więc moim przekonaniu, oprócz położenia tego waloru, położenia geograficznego, to kluczowa jest taka inteligencja operacyjna e, e, i, i kosztowa i w ogóle. I to, co ci nasi potrafią tam wymyślić, co takiemu żabojadowi do głowy nie przyjdzie. Którą mamy w genach. państwa. Ja kiedyś rozmawiałem z dużym dyrektorem, ważnym dyrektorem ważnej firmy logistycznej i on opowiadał, Skąd są te nasze przewagi? Bo y, młodzi to nie pamiętają, ale ludzie w naszym wieku doskonale pamiętają, jak się handlowało, wywożąc coś z Polski do enerdówka, kupując w NRD-ówku coś, co się wiozło do Turcji, z Turcji się jechało z tym do Związku Radzieckiego, w Związku Radzieckim kupowało się to, co miało największe przebicie u nas, proszę Państwa. Tak to było. To są rzeczy, o których rzeczywiście ludzie wówczas na zachodzie Europy, ci młodzi ludzie wtedy w naszym wieku, którzy dziś są w naszym wieku i są prezesami tych dużych firm logistycznych na zachodzie, nie byli w stanie nawet pomyśleć. Także tak, mamy przewagi logistyczne i to naprawdę wielkie, spokojnie możemy je wykorzystywać, tylko że problem polega na tym, że my ich nie chcemy wykorzystywać. A jeszcze tutaj pozwolę sobie do, do, dorzucić do tej... Do Też tej handlowałeś. Z tak tego sobie. Młodzieży, młodzieży. Ja handlowałem nielegalnie papierem, ale e, młodzieży dorzucić. Spotkałem teraz, byłem na wsi u siebie tam nad Bugiem i spotkałem e emerytowaną właścicielkę budki z piwem e, za prl u i ona mówi, żeby opowiadała mi tą swoją historię i mówi, żeby piwo mieć... To jechała do browaru i musiała zawieźć połówkę cielaka, bo inaczej by nie dostała, ale i tak się proszę pana opłaciło. A co do. Bo my tutaj starcze trochę rzeczy opowiadamy co, do papieru, co, do, co do papieru, którym czarekar dawał. Papier to było coś, co było y, trudno, bardzo dostępne. Narzędzie zbrodni. A, a w dodatku było narzędziem zbrodni, bo na tym papierze drukowało się tak zwane nielegalne wydawnictwa, i właśnie Czarek, jako przedstawiciel jednego z nich, tymi nielegalnymi wydawnictwami handlował. No dobra, to y, w jaki sposób państwo y, mogłoby wesprzeć te procesy logistyczne dzięki przewadze, w których to obszarach? Mamy szansę wchodzić na Ukrainę. Znaczy trzeba udrożnić przejścia y, graniczne, te, które są, po, nawet przez ich taką prowizoryczną rozbudowę. Y, być może trzeba wybudować kilka prowizorycznych przejść, bo Ukraina do Unii Europejskiej wejdzie. Nie, nie wiem, za ile to lat będzie, ale wejdzie, jakichś trwałych, wielkich obiektów nie ma co budować, ale można zbudować y, przejścia prowizoryczne. Do tego y, potrzebna jest ustawa przede wszystkim, bo, y, bo bez tej ustawy się tych przejść nie zbuduje albo zbuduje się za nie wiadomo ile lat, gdyż na przejściu granicznym jest 14 służb. Hmm. Skoordynowanie tych 14 służb i spięcie ich y, w jeden organizm, y, no to w, mogą tak. Chuck Norris <sum> to jest. <sum> Pierwszy, a drugi, ktoś tam, kto jest yy, yy, o, obok premiera, stoi cały czas i, i może mu coś powiedzieć, tak? To jest druga osoba. Więc na pewno pod, taka pod warunkiem, że premier posłucha. Pod warunkiem, że premier yy, posłucha. Yy, więc no, to na pewno musi być ustawa i ktoś, kto tym zarządza, to musi być bardzo blisko takich finalnych decydentów. W no państwie. właśnie, yy, to yy istotne jest nie to, żeby państwo nie daj Boże, Pomagało Panu Zenkowi, który jedzie tym samochodem 30-letnim sprinterem, w prowadzeniu tego sprintera, tylko żeby państwo zrobiło to, co należy do państwa. Czyli nie wtrącanie się do tego biznesu, a udrożnienie przejść granicznych, na funkcjonowanie których pan Zenek z innymi yy, Zenkami nie ma najmniejszego wpływu, a państwo w drodze ustawowej ma. No niestety my się zajmujemy wieloma różnymi rzeczami yy, ustawowo. Niektórymi się nie zajmujemy, bo zwalamy na dudę, że on takich ustaw nie podpisze, ale skoro podpisał tę ostatnią dotyczącą gwałtu, to prawdopodobnie powinien podpisać i tę dotyczącą przejść granicznych. Byśmy tutaj polubowali, może się uda. Tak, tak. No oczywiście do tego trzeba przejścia, drogo, transport drogowy od granicy polskiej z kierunku kijowskiego i lwowskiego do Warszawy i do Gdańska, poprawić infrastrukturę kolejową na pewno, infrastrukturę drogową i pomóc Ukrainie w jakimś sfinansowaniu przez Unię Europejską po swojej stronie, bo to Unia Europejska pewnie powinna sfinansować drogę kolejową od granicy polskiej do Kijowa i do Lwowa. I tam jakieś plany, jeżeli chodzi o Lwów, to wiem, że już są w miarę zaawansowane i coś tam się dzieje. Na kierunku kijowskim to jest dopiero tam na początku drogi. No ale ta modernizacja tej przepustowości jest, jest bardzo ważna. I te, te centra przeładunkowe, czy ten to już powinien być uruchomiony fundusz taki magazyny, i tak dalej, i tak dalej. To już powinien być uruchomiony jakiś fundusz przy BG-ku, czy przy PFR-ze, czy gdzieś tam, który mógłby pomóc finansować tego typu tego typu projekty, żeby ta infrastruktura była już gotowa, jak, jak, jak to ruszy, No przecież to się parę lat buduje. I, i, i no, jasne, że jakichś bardzo trwałych tam nie wiem silosów na zboże czy coś nikim nie będzie gdzie budowa bo nie wiadomo wojna się skończy wszystko wróci do odesy albo nie będzie granic tak za 10 lat czy za 15 czy za 7 nie wiem ale to, co obsłuży ten ruch, można robić już teraz. I to, jest, I to jest pierwsze, a drugie, to jest cały system finansowania. I tu jest kilka elementów, które y, trzeba... Przy... Zaraz, y, przed tym finansowaniem y, zacznijmy o tej y, infrastrukturze. To wrócimy do Adama Smitha, tak? y, bo ja uporczywie będę go przypominał. Smith mówił, że rolą państwa jest... Y, dbanie o bezpieczeństwo obywateli, ściganie i karanie przestępców, jeśli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne oraz prowadzenie polityki zagranicznej i obronnej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Właśnie infrastruktura, oczywiście Smith nie mu używał tego określenia, infrastruktura, pisał o drogach bitych i mostach, ale to są właśnie te drogi bite i mosty. Co prawda, możemy się śmiało spodziewać, że y, różni aktywiści będą protestowali przeciwko wylewaniu betonu na drogi, y, ale to przynajmniej możemy się zgodzić co do tego, że w pierwszej kolejności zróbmy kolej pod jednym warunkiem, że będzie szybciej zrobić tą kolej, bo ona z całą pewnością się przyda wszystkim i nie będzie miał kto protestować. No chyba, że on nucę Putina. A co do tego finansowania? No finansowanie no to jest kilka tutaj, kilka tutaj elementów. Pierwsze to taki fundusz inwestycyjny, który by się zabezpieczał na aktywach europejskich, bo no trudno będzie jakiemukolwiek funduszowi inwestycyjnemu dać pieniądze tak, na Ukrainę, gdzie tam no wiadomo jaka jest sytuacja. Tam też jest jeszcze dalej mnóstwo tej korupcji, i tak dalej, więc to jest bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, i mało zarządzających funduszami, funduszami inwestycyjnymi będzie chciało takie środki uruchomić. Ale jak ktoś będzie gotowy dać zabezpieczenie na aktywach w Polsce lub w Unii Europejskiej, to wydaje mi się, że takich przeszkód nie powinno być. W ramach tego funduszu powinien być też fundusz high-tech. No inwestycji w polsko-ukraińskie przedsięwzięcia wysokich technologii ulokowane na terenie Polski, zarówno centra badawcze, jak i produkcje, szczególnie w zakresie dronów. No drony pokazały, że to jest technologia, cały świat to obserwuje. Uderzenie pod Murmańsk 1800 km i zniszczenie bombowca strategicznego przez ukraiński dron no to jest coś zupełnie nie było, takich ataków było dużo. Wojna ukraińsko-rosyjska zmieniła całkowite postrzeganie pola walki. Tam mega dużo rzeczy rozstrzyga się dronami i to cały świat to widzi, cały świat to będzie kupował. Ja napisałem list do stu najbogatszych Polaków, żeby zainwestowali w te technologie dronowe, bo możemy, to jest początek tego, co się dopiero zaczęło w tym zakresie dziać. Ukraińcy są postrzegani na świecie jako mistrzowie walki dronowej, przecież oni prowadzą równorzędną wojnę na morzu, nie mając marynarki wojennej. Prowadzą ją wyłącznie dronami podwodnymi. Więc ten know-how, trzeba od nich brać know-how, technologię, ludzi, a samemu dać pieniądze. Tak? I to powinno... Choć... No ale dobra, ale podzielić że pieniędzy nie mamy. No dlaczego znaczy, no, pieniądze głupio wydajemy. Mamy NCBR, który dysponuje na przykład na ten rok 8 miliardów złotych. I on te pieniądze na lewo i na prawo. Nie wiadomo, zamiast wybrać dwie, cztery dziedziny, w których ten fundusz inwestuje z roku na rok, budując krzywą doświadczenia, kompetencje itd. itd. to oni od SASA do lasa. Takie palenie pieniędzy to nie ma żadnej kontynuacji, żadnej trwałości. Po prostu. Ktoś coś przyniesie, oni rzucą firmy powstały do wyciągania pieniędzy z tego NCBR-u. Więc takie NCBR w moim przekonaniu i to postulujemy, żeby po prostu zmienić y, statut tej instytucji i niech ona przynajmniej 4 miliardy w, z, z tego rocznego budżetu zainwestuje w badania i w rozwój tych technologii dronowych. Możemy naprawdę wspólnie z Ukrainą na przedsięwzięciach różnych joint venture zostać y, takim jednym ze światowych liderów y, y, w badaniach i w produkcji z tymi dronami. Wszystkie przyszłe wojny będą y, opierać się na dronach, no, ale my w kupić 96 śmigłowców po, po 100 milionów dolarów za sztukę, którego można zestrzelić naszym piorunem za 25 tysięcy i nic temu piorunowi tego nie przeszkodzi, tak? No dobra, co do ncbr -u. To y, ostatnio, to jest bardzo modny temat w... Odzyskanej praworządnej prasie, no, dlatego, że poprzednicy wykorzystywali NCBIR ER do rozdawania pieniędzy na prawo i lewo. Moja teza jest taka, że ich poprzednicy i następnicy robili to samo. Pierwsza taka medialna sprawa pod tytułem granty załapówki to w mediach chyba pojawiła się w roku 2013. Więc jak mamy taką instytucję, no to dobrze by było, żeby jak najwięcej pieniędzy z tej instytucji poszło rzeczywiście na istotne projekty. Bo to, że część ukradną, no to umówmy się, ukradną. No tak to jest nie tylko w Polsce. Natomiast jest istotne, jaki to jest procent, żeby nie był za duży. No tak, no i jeżeli rzeczywiście tam były jakieś nadużycia, no to jest bardzo dogodny pretekst, żeby zreformować ten status i tej instytucji. Przede wszystkim wybrać dwa, cztery kierunki strategiczne, w które inwestujemy i staramy się zdobywać doświadczenie, kompetencje, budować tą krzywą doświadczenia i zostać jakimś liderem w tym. Jak powstawał Izrael, oni sobie wyznaczyli cztery obszary, w których są być liderami. To, jest, to było optyka, zbrojenia, rolnictwo, E, optyka zbrojenie, rolnictwo e, i woda, tak? E, I są w każdym, w każdym z, tych, e, z tych obszarów absolutnie światowym liderem. Kilogram, pomidor, nasion pomidorów, które rośną na pustyni, kosztuje 100 tysięcy dolarów. I oni to wszystkim Arabom sprzedają po cichu, oczywiście tam. Bo tam. E, i, i, I to pozwoliłem zbudować te doświadczenia. Natomiast no jak my będziemy dzisiaj na to, jutro na to, trzecie na to, na to, ja tak się dzieje od początku istnienia NCBR-u, no to po prostu. Pieniądze podatnika są w głupi sposób palone. No, dokładnie. Yy, a zobaczcie Państwo dwie rzeczy z tych czterech, co Trzred gminiał. Yy, no, może wojsko i że optyka, bo optyka jest związana z wojskiem, to jest oczywiste. Yy, woda, czyli strategiczny towar na przyszłość, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, no i rolnictwo yy, na Piachu, tak? yy, A na Ukrainie, proszę Państwa, mamy. Głównie czarnoziemy. 60% areałów ukraińskich to są czarnoziemy. I to stanowi. Jakieś 40% ogólnego światowego zasobu czarnoziemów. Czarek mówił o tym, że spekulują tą ziemią różne spekulacyjne fundusze. No tak, ale w końcu te ziemie trafią do inwestorów. My w to w tej chwili nie wejdziemy, bo nie mamy pieniędzy. Natomiast generalnie rzecz biorąc, możemy się zastanowić, jak nasze technologie rolnicze. Mogą ewentualnie wspierać rolnictwo na Ukrainie, na tych czarnoziemach. Ale oczywiście my się tym nie zajmujemy, bo mamy inne priorytety i inne problemy. O polskiej chemii, która mogłaby coś zrobić na Ukrainie, to opowiem przy jakiejś innej okazji. A z punktu widzenia Czarek... Yy, Wielkie polityki. Zostawmy pana Zenka w jego 30-letnim sprinterze i zobaczmy, czy rząd poza takimi inwestycjami w infrastrukturę coś jeszcze w przyszłości mógłby zrobić, czego zaniechał po wojnie w Iraku. Czy wydaje mi się, że jeszcze taką jedną rzeczą, której nie wymieniłem, a która jest w moim przekonaniu bardzo ważna dla polskich przedsiębiorstw, to jest jeszcze taki Regionalny Bank Inwestycyjny żeby tam były tym zainteresowane kraje naszego regionu, czyli Europy Środkowo-Wschodniej, Skandynawowie i ewentualnie innych doprosić z jakimś kapitałem 10 miliardów dolarów, który mógłby dawać pieniądze polskim średnim i dużym firmom, bo do takich BlackRock czy jakichś tam innych, no to my się nie dopchamy, to nawet nie ma co się łudzić, tak? Więc mi się wydaje, że podstawienie tego finansowania Kuka już jest zrobione, podstawienie finansowania z róż różne gwarancje rządowe, fundusze inwestycyjne, bank regionalny i tak dalej, różne formy tego finansowania. Plus infrastruktura to jest wszystko, co rząd może zrobić. No teraz y, strona ukraińska między innymi do nas tam przychodzą cały czas. Y, jest to ta, ta prywatyzacja wielka y, na Ukrainie. No ale ja do tego sceptycznie podchodzę, d, bo to można tanio kupić, ale to już jest z, dla starych pieniędzy. W Polsce nie ma starych pieniędzy, bo mieliśmy komunizm. No, to, bo, to dla takich dla Belga jakiegoś, który ma pieniądze prapradziadka, no to on sobie może tam 5% tych pieniędzy kupić sobie coś tam na Ukrainie, jakąś fabrykę i sobie poczekać, tak? A u nas nie ma starych pieniędzy w Polsce y, y, dzięki naszemu położeniu geograficznemu i komunistom. I trudno wymagać od przedsiębiorcy, żeby on swoje jedyne pieniądze, jakie ma... Zainwestował w bardzo ryzykowny interes, który jest w tej chwili na Ukrainie. A żaden bank dzisiaj ani fundusz inwestycyjny na Ukrainę pieniędzy nie da, bo jak wpisze Ukraina, on się zapali cały ekran na czerwono wojna. I to nie ma znaczenia, że to Ukraina jest, wojna jest, koniec, tak? Nie ma inwestowania. Wydaje mi się, że podstawienie tego finansowania. KUKA już jest zrobione, podstawienie tego finansowania e, i infrastruktura to jest to, co rząd może zrobić, resztę biznes zrobi. Dobrze. Zwolennicy y, Modern Monetary Teorii. Mogliby tutaj wesprzeć tę koncepcję, dlatego że jeżeli rząd, e, państwo, tak, ma swoje pieniądze, no to akurat na inwestycje nie w Polsce, gdzie one będą podkręcały tylko i wyłącznie inflację zgodnie z e, teoriami przeciwników MMT, tylko za granicą, które nie będą od razu przynosiły przychodów. E, może być troszkę inaczej. Co prawda, rząd polski nie ma dolarów, żeby. E, e, inwestować na Ukrainie, dolary, a złotówek mogą specjalnie nie chcieć. Natomiast jeżeli sfinansujemy pewne przepływy po stronie polskich przedsiębiorców polskimi złotówkami, ale wiedząc, mając gwarancję tym razem, że nikt nie ukradnie, tylko one rzeczywiście pójdą w kierunku Ukrainy to to by się mogło zmienić. Ale to jest takie trochę wishful thinking, bo my przeważnie, jak mieliśmy różnego rodzaju szanse, to je e, roztrwanialiśmy. E, jesteś optymistą czy pesymistą? No i od czasu upadku komunizmu też postanowiłem takie przyjąłem założenie, że zawsze będę optymistą. Tak, no ja też nie wierzyłem w upadek komunizmu, to się przyznaję. To się wydawało po prostu niemożliwe, ale jak już komunizm upadł, to mi się też wydawało, że to jest niemożliwe, że dojdziemy do takich rzeczy, do jakich do dzisiaj doszliśmy w różnych aspektach życia, ale to na inną okazję, bo to bardziej kwestia intelektualna, filozoficzna, polityczno-prawna niż gospodarcza. Dziś zajmujemy się dalej gospodarką. Ukraina jest powierzchniowo prawie dwa razy większa od Polski, natomiast ludnościowo jest prawie taka sama. Czyli tam jest potencjał. Duży do wykorzystania na miejscu, jakby do odbudowy tej Ukrainy doszło, ale z drugiej strony Ukraińcy zaczną mieć niedługo ten sam problem, co my mamy już, czyli demograficzny. Trochę się do tego przyczyniamy, wchłaniając. Siłę roboczą z Ukrainy na polski rynek. Za jakiś czas, jakby się ta wojna skończyła, Ukraińcy będą mieli ten sam problem. Czy Ukraińcy będą chcieli wracać, czy nie? Nie wiadomo. Natomiast rozwinięcie tych bilateralnych relacji, czyli głównie właśnie handel, może pomagać i nam, i im. Jak będzie ten handel? No ja byłem ostatnio na Ukrainie, przedostatnio na Ukrainie byłem, jeździłem trochę po Galicji, tam w okolicach Lwowa. No i jednak jestem przekonany, że to w ciągu dwóch pokoleń to my to zdominujemy ten obszar, gdy Ukraina wejdzie do, i kulturowo, i gospodarczo, jak Ukraina wejdzie do, do Unii Europejskiej. No na pewno to dla nas proces to będzie bolesny, bo jeżeli chodzi o kwestie rolnicze, to jeżeli będziemy mieli dalej taką postawę, jaką mamy, to, to będziemy bardzo stratni na tym, bo nie wygramy wojny z, wojny z Ukrainą w Unii Europejskiej w rolnictwie. Gdybyśmy chcieli z tego skorzystać, no to musielibyśmy się nastawić na przetwórstwo tanich produktów płodów rolnych z Ukrainy, czyli nie traktować tego jako zagrożenie. Tylko jako, tylko jako szansę, tak? Będziemy mieli jeden z najlepszych towarów, jaki jest, najtańsze płody, no bo na tym etapie płodów rolnych najniższa jest marża. Marża jest na przetwórstwie, tak? Mm -hmm. I gdybyśmy weszli, i tak jesteśmy potęgą już przetwórczą w Europie, gdyśmy jeszcze bardziej w to weszli i nastawili się, że okej, okay, niekoniecznie musimy tu produkować i sadzić buraki, tylko możemy sobie je ściągnąć z Ukrainy i nastawić się na przetwórstwo, to byśmy na tym zarobili, ale tego nie zrobimy bo to ewidentnie te awantury graniczne i to wszystko, co tam było i postawa polskiego rządu, który nie chce spojrzeć i poprzedniego i tego, który nie chce spojrzeć faktom w oczy i powiedzieć to Polakom i zacząć jakoś próbować to przestawiać, całą tą gospodarkę z czasem, tylko uporczywie trwa, że my musimy siać i orać, tak? Czyli być w tym segmencie najmniej opłacalnym, dla, dla rolnictwa, bo płody rolne, jest, ten surowiec jest najmniej opłacalny. Więc zakładam, że nie zrobimy nic, będą wszyscy chować głowę w, w piasek i jeżeli Unia Europejska, do, do Unii Europejskiej wejdzie Ukraina, zobaczymy jeszcze na jakich warunkach, jakie będą te okresy przejściowe i tak dalej, i tak dalej, ale uczciwie zapewniam, że nie mamy żadnych szans w tym obszarze. Tak? A tak, oczywiście nie mamy żadnych szans. Z wyjątkiem właśnie tej jednej. To się Ukrainie, Ukraińcom nie spodoba, no ale po raz pierwszy w naszej historii mamy pewną szansę zostać trochę krajem kolonialnym pod jednym względem. Tak mianowicie, że kraje kolonialne wykorzystywały surowce z krajów kolonialnych i postkolonialnych bardzo długo. My naprawdę w tym obszarze Mamy duże szanse, z bardzo bez tego powodu. Tego mianowicie, że tam są te czarnoziemy, tam to wszystko rośnie lepiej niż u nas, Ukraińcy mają tańsze nawozy niż my mamy. W związku z powyższym jesteśmy skazani na to, żeby spróbować to wykorzystać. Bo oni swój przemysł przetwórczy będą budowali kilka kilkanaście lat tak jak nam to zajęło przecież nie od razu zbudowaliśmy go w 1991, pierwszym drugim trzecim czy piątym roku a Ukraina będzie w takiej sytuacji więc my możemy mając już ten przemysł przetwórczy ciągnąć surowce stamtąd zanim Ukraina zrobi to co my zrobiliśmy po wejściu do Unii Europejskiej na początku XXI wieku Czyli zbudowaliśmy przemysł przetwórczy. Wykorzystujmy szanse tam, gdzie one są. Tylko jedno drobne sprostowanie, bo raczej powiedzieć, że te, te były państwa kolonialne, to, to nic tu się nie zmieniło w tym zakresie. No ja, tak. ja się ostat... zapoznałem... Ale to jest poprawne ten... się mówi Nie, ja się ostatnio zapoznałem z polityką ceł Unii Europejskiej z Afryki mm. i płody rolne to w zasadzie nie są nieprzetworzone produkty, nie są w ogóle żadnymi cłami albo minimalnymi do Unii Europejskiej. Na wszelkie przetworzone produkty z Afryki Unia Europejska nakłada cła które czynią je absolutnie niekonkurencyjnymi. To tyle w sprawie e, światowej polityki pomocy. E. Tak, ale te kraje afrykańskie nie są w Unii Europejskiej, a sam mówisz. E, ale płody e, mogą. Tak. No, ale to specjalna taryfa na płody, <laughs> tak. A mówisz, że e, Twoim zdaniem Ukraina prędzej czy później do tej Unii wejdzie, więc tego e, elementu nie będzie, tak? Nie będziemy mogli a to na obłożyć, pewno. obłożyć tymi c, cłami. Być może uda się każdym... jakieś przetwarze. Jakieś, jakieś, zaczną się jakieś okresy przejściowe, będą. Natomiast no, to pokazuje przy tych kryzysach granicznych, jakie teraz były, że te kraje zachodnie one są zainteresowane tymi płodami tanimi. No. I są tym i Niemcy Beneluks i Benelux i, i Francuzi i inni Wszyscy są tym są zainteresowani, zainteresowani tanio kupować, nie? Tak. To taki kapitalistyczny wysysk człowieka. No tak, takie jakieś nawyki takie <laughs> mają chamskie, no tak. tak, tak. Tanio kupić wracając, wracając do Adama Smitha. Tak, no to to chodzi, żeby tanio kupić i drożej sprzedać. Jak przy okazji można coś jeszcze przetworzyć, no to tym bardziej będzie można drożej sprzedać, bo marża na przetwórstwie jest siłą rzeczy większa. Od marży na samym handlu. Znowu Smith pisał, że on nie widział psa, żeby się z innym psem na kość wymienił, i to jest przewaga ludzi, że dostrzegają takie możliwości, że coś jest tańsze w jednym miejscu, droższe w drugim miejscu, nawet jak doliczymy koszt transportu i to wykorzystują. Ale jeżeli nawet zobaczymy, że te buraki w kraju X plus ich transport do kraju Y, Y, tworzą y, jakiś zysk w kraju Y, no to jak y, sprzedamy nie buraki, tylko y, nie wiem, sałatkę z buraków, to to już będzie nieporównywalna marża w stosunku do tych buraków. Tak to działa. Więc mamy chwilę, mamy chwilę na to, żeby wykorzystać zasoby. Rolnicze zasoby Ukrainy dla naszego przemysłu rolno-przetwórczego? Czy damy radę? Zobaczymy. No ja w każdym razie zachęcam wszystkich polskich przedsiębiorców, czy takich, którzy chcą być przedsiębiorcami, żeby spróbowali swoich sił, jeśli mają jakiś pomysł lub coś produkują, żeby próbowali pohandlować trochę z Ukrainą, bo nie namawiam do inwestycji, bo to w tej chwili jest ryzykowne bardzo. Choć jakby miała powstać jakaś wielka fortuna polska na wschodzie, czy fortuny polskie na wschodzie, do, do ryzykantów świat należy, ale to jest zbyt daleko posunięte bym się nie odważył do tego za, jakoś zachęcać y, bardzo, ale zachęcam do handlu. Y, naprawdę, jak ktoś chce poszerzyć, y, poszerzyć y, swoją produkcję y, w tych obszarach, które które są na Ukrainie. No, Ukraina budowała 11 milionów metrów kwadratowych rocznie mniej więcej powierzchni i biurowych, i mieszkaniowych. W 2023 wyprodukowała 7 milionów, no więc to się coś tam się. Jednak robi no, spadek jest o 30%, ale jednak dalej się tam buduje i dalej te materiały są tam yy, są tam potrzebne. Więc naprawdę zachęcam, yy, żeby się tym zainteresować. Teraz wyobraźcie sobie, skoro budowali 11 milionów metrów kwadratowych a teraz 7, to yy, jak się skończy cała ta awantura, miejmy nadzieję, że się skończy. No to nie będą musieli zacząć budować 20 albo jeszcze więcej. Takie są prawidła. A jedno jeszcze przywołanie historyczne. Pamiętacie, na czym zarobił Wokulski? To jest apel do przedsiębiorców. Na handlu. I to jeszcze z Rosją. Więc na handlu z Ukrainą też spokojnie można zarobić. Co prawda, Izabela Łęcka. Odtrąciła zaloty bogatego Wokulskiego, ale teraz się czasy zmieniły, proszę Państwa. Teraz może być zupełnie inaczej, więc namawiamy do tego, żeby spróbować swoich sił na Ukrainie od prostych rzeczy. To się daje zrobić. W przyszłym roku ma być nakręcony nowy, nowy film, Lalka. Ja tam Lalkę oglądam co trzy lata obowiązkowo. Książkę co pięć lat, ale teraz nowy ma być, to bo czekam na niego bardzo. No, zobaczymy, czy nie dotknie go y, poprawność polityczna, a jeżeli to w jakim stopniu. My, jak widzicie, jesteśmy niepoprawnie politycznie, mówimy co myślimy, y, językiem, y, jakiego używamy na co dzień. Y, no i tak będziemy jechać dalej. Coś jeszcze byś dorzucił? No, chyba najważniejsze rzeczy y, po, powiedziałem. Y, Przedsiębiorcy, odwagi, wyobraźni, inicjatywy, to życzę tego wszystkim I, i warto naprawdę się zainteresować, jeżeli ktoś chce rozwijać swój biznes, to jest dobry, dobry w tej chwili kierunek, bo odnosimy tam sukcesy, jest to potwierdzone liczbami, wielki, różnymi sukcesami i są możliwości, no trzeba tylko... Wykazać i tam nie trzeba wielkich inwestycji. Nie musicie koniecznie tam budować fabryk, tak? E, e, aczkolwiek. Nawet po... nie powinniście. Na razie nie Ta. powinniście. No, dwie polskie inwestycje wielkie kończą się na Ukrainie. Jedna już się chyba przyszła się, że to mierskiej fabryka Celsanitu, ale ona była zaczęta przed wojną, się już chyba skończyła. Oknoplast wielki pod lwowem się jeszcze buduje, kończy się budować ale wie, więcej więcej tam to są inwestycje przedwojenne jeszcze które były przerwane tam na w 2022 roku potem wznowione e, i, się, i się się kończą e, inwestycje takich trwałych w sensie że ktoś buduje fabryki i tak tak dalej nie ma e, Mam wątpliwości, dlatego też nie wszedłem jakoś głębiej, nie, nie weszliśmy w ten biznes, nie biznes, tylko propagowanie tej prywatyzacji ukraińskiej, o, o co się do nas zwrac zwracano. No ja średnio w to wierzę. To trzeba, jak oni chcą sprzedawać, no to muszą iść do krajów, które mają stare pieniądze. Tak, no bo to ze starych pieniędzy tam co można coś za, za, zaryzykować. Albo nowe. Czyli te z funduszy, te pierdliony dolarów, euro, funtów, które zostały nadrukowane w tym wieku i które parzą w ręce różnych inwestorów, no bo one... Nic nie dają. tak? One muszą być zamienione na jakieś aktywa. Stąd te fundusze, o których mówił które kupują na Ukrainie ziemię, nawet na terenach, które są w tej chwili pod rosyjską okupacją. Dlatego, że jak by się ta okupacja ewentualnie skończyła, to przebicie będzie gigantyczne. W związku z tym to ryzyko, obstawienie dzisiaj na. Czerwone, tak, że będzie pokój i ziemia zostaną odzyskane. Jak w ruletce, przyniesie zyski niebotyczne. Ale to są właśnie te nowe pieniądze te z tego systemu printing money, helikopter money. My ich nie mamy, ale my za to mamy nasz pomyślunek. bo pamiętajcie, że słowo kapitalizm. To nie jest od the capital, nie jest od das capital, tylko to jest od kaput, kapita, głowa, głowa. Jak pisał Józef Schumpeter, to, to ludzkie kombinowanie właśnie stoi, jest podstawą rozwoju przedsiębiorczości. A my kombinowanie przyjęliśmy traktować jako określenie pejoratywne. Więc ja od lat... Szafuje takim porównaniem, że odkombinowanie bardzo blisko jest do kombinatoryka, a od kombinatoryka jest bardzo blisko do e, sztucznej inteligencji. W związku z czym kombinujcie, e, to się może opłacać. E, i jeszcze pogadamy w kolejnych odcinkach o innych rzeczach, które można ewentualnie robić na Ukrainie, o których tutaj wspomnieliśmy, i o chemii, i o dronach, i o pewnych innych potencjalnych obszarach do ewentualnej współpracy. Bo to, co się dzieje w ostatnich tygodniach, tak, może świadczyć o tym, że ten pokój jednak zostanie, albo przynajmniej rozejm, tam wynegocjowany. Dziękuję. Moim gościem był Czarek Kazimierczak z Przedsiębiorców i Pracodawców. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję bardzo. Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. XTB.pl. Kopiuj kupony najskuteczniejszych graczy w strefie inspiracji STS. Partnerem głównym kanału Zero jest rocketjobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy, od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.